Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesiczem Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Tam dalej widzimy stację kolejową, która została oddana do użytku w 1902 roku. Nazywa się Błonie i w 2018 roku obsługiwała mniej więcej 2-3 tysiące pasażerów na dobę. Natomiast same Błonie są trochę starsze, bo prawa miejskie uzyskały w 1380 roku i od tamtego czasu cały czas to miasto się rozwija. W tej przestrzeni, jak i również w przestrzeni komunikacyjnej. I dlatego powstaje nowa stacja, a właściwie nowy przystanek kolejowy, Błonie Rokitno. Tak, dokładnie, nie Rokitno, tak jak wcześniej. Została to zmieniona nazwa w porozumieniu właśnie PKP z miastem. Błonie została zaproponowana nowa nazwa, tak aby zmienić to i dostosować właściwie do lokalizacji, bo sam przystanek i same perony nie znajdują się w Rokitnie. Rokitno znajduje się tam po prawej stronie, mniej więcej, gdzie się zaczynają drzewa wśród dookoła ulicy, co oznacza, że Rokitno jest kawałek dalej, a sama stacja znajduje się w Błoniu. Dlatego też została zmieniona nazwa i nazywa się to jako Błonie Rokitno, aby mimo wszystko ten element Rokitna tutaj pozostał. Teraz pytanie tylko i wyłącznie, czy Błonie, stacja nazwa Błonie, się zmieni na Błonie Główne albo Błonia Główna Błonie. Nie wiem, trochę to pokręcone, ale wątpię, żeby tu jakieś kolejne zmiany z nazwami się pozmieniały, chociaż może być trochę mylące, biorąc pod uwagę, że będą dwie stacje z nazwą zaczynającą się na Błonie, jedne krótkie Błonie, a drugie Błonie Rokitno. Ale dobrze, już odjechałem trochę z tymi nazwami, przejdźmy do tego, co właściwie tutaj się buduje. Są to dwa perony, 200-metrowe, tak aby obsłużyć wszelkiego rodzaju pociągi jeżdżące tutaj jako pociągi podmiejskie. Co możemy powiedzieć o samych peronach? No to, że będą spełniać wszystkie standardy aktualne tutaj do BPKP. Czyli będzie miejsce dla osób niewidomych, będą ścieżki, będą miejsca do zatrzymania rowerów, będzie oświetlenie LED, będą tablice informacyjne, będą również gabloty ze składem jazdy i oczywiście ławki i wiaty, aby można było na spokojnie usiąść. Co najważniejsze, będzie to też połączone z, w teorii, siecią rowerową, która jest tutaj w okolicy, bo właśnie, tak jak powiedziałem przed chwilą, będą tutaj miejsca, taki parking pseudo rowerowy, aby po prostu gdzie można przypiąć swoje rowery. Parkingu żadnego P plus R w tym miejscu nie będzie. P plus R znajduje się co prawda w Błoniu, natomiast tutaj w przyszłości może jakiś parking większy jeszcze oczywiście powstanie. Tak to wygląda i tak to się prezentuje. Jedyne wejście na perony znajduje się od strony wschodniej, a od strony zachodniej będą barierki, jak również dookoła całych peronów, tak aby takie zejścia od tej strony uniemożliwić. Sam przejazd kolejowy przy okazji został też trochę zmodernizowany, a same perony, jak widzicie, właściwie już są. Oświetlenie LED-owe, co prawda, ale bardzo wysoko zamontowane. Nie do końca wiem, czemu aż tak wysoko są te latarnie ustawione tutaj, ale są. I możemy też zobaczyć, że jest namalowana żółta linia, całe elki peronowe wszędzie oczywiście są, płyta peronowa też właściwie się składa w jedną całość i jeszcze trwają prace przy przyłączach wszystkich energetycznych i innych elementów, które się znajdują oczywiście pod peronami, co możemy widzieć właśnie, czy to jeszcze trwają ostatnie prace. Nie ma barierek, nie ma jakichkolwiek elementów małej infrastruktury, które się będzie znajdować na górze, takich jak gabloty, kamery monitoringu czy ławki. To niedługo się oczywiście zacznie się pojawiać, natomiast tutaj dalej widzimy miejsce, gdzie będzie pochylnia. Żadna z pochylni jeszcze nie powstała. Pochylnie będą obydwie schodzić właśnie tam, gdzie jest przejazd kolejowy, w bezpieczny sposób, aby można było dostać się na nowe perony. Sam przejazd kolejowy, tak jak mówiłem przed chwilą, jest już przebudowany. Był zamknięty przez pewien czas. Teraz już na spokojnie można przez niego przejeżdżać. No i tak to wygląda i tak to się prezentuje. Całkiem ciekawe miejsce na lokalizację przystanku kolejowego. Co prawda na razie, jak widzicie, po jednej, po prawej pole, po lewej pole i dalej też są pola uprawne. Natomiast z tego, co wiem, już deweloperzy są zainteresowani tym terenem. Wiecie, nowa stacja, mimo wszystko całkiem szybki dojazd stąd do centrum, bo na spokojnie pociągiem linii R3 kolei mazowieckiej dojedziemy do centrum, nawet z objazdami aktualnymi, które są prowadzone mniej więcej w jakieś, no trochę około 30 minut, więc bym powiedział, że mimo wszystko to jest całkiem niezły wynik. Największy minus tego przystanku kolejowego jest to, że znajduje się on już w strefie kolei mazowieckich. Tutaj nie dojedziemy w ramach drugiej strefy warszawskiego transportu publicznego na karcie miejskiej. Tu już faktycznie trzeba kupić bilet na koleje mazowieckie. To jest chyba największy minus i tak samo ten minus się tyczy całych Błoni, które tutaj są zlokalizowane. No niestety tak to wygląda. Błonie cały czas nie wstąpiły do drugiej strefy warszawskiego transportu publicznego i z tego, co wiemy, mieszkańcy chcieliby, ale
osoby u góry niekoniecznie. Także tak się prezentuje to. Jak widzicie już po drugiej stronie, znaczy właściwie to nawet są już badyty tutaj poustawione. Te małe płotki, które będą zabezpieczać nas przed przechodzeniem na drugą stronę płotu. No i oczywiście chyba nikogo nie zdziwię, mówiąc, że pociągi cały czas przejeżdżają przez te perony bez zatrzymywania, chociaż cała przejezdność w tym miejscu już jest, po dwóch torach jeżdżą pociągi, także tego problemu przynajmniej nie ma. Przez co dzięki, jak powiedziałem, trwają prace wszelkiego rodzaju przy przekładaniu sieci i przy ustawianiu docelowej, znaczy przekładaniu to już niekoniecznie, a przy ustawianiu docelowej, jak będzie tutaj zamontowana na stałe. No i tak to się mniej więcej tutaj wszystko składa w jedną całość. Dużą zmianą i ciekawostką jest na pewno zmiana nazwy. Pierwotnie to było Rokitno, teraz to jest Błonie Rokitno, o czym już mówiłem chwilę wcześniej. No i nie będę ukrywać, że w sumie to się wszystko zgadza, bo jeżeli coś się nie znajduje w granicach pewnej lokalizacji, to tak według mnie to powinno wyglądać. Warszawa Gołąbki jest tutaj wyjątkiem, bo nie znajduje się w Warszawie, ale jest jako Gołąbki. Więc no cóż, no nie zawsze to oczywiście się wszystko ładnie łączy. Sama realizacja, sama inwestycja kosztuje 14 milionów złotych netto, jest realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA i co najważniejsze, cały projekt jest realizowany w formule projektuj i buduj. Co jeszcze mogę powiedzieć ciekawostek, to jest to, że całość ma się zakończyć budowy mniej więcej jakoś w tym roku. Mniej więcej mówię, bo dokładnie nie wiem, jest tylko informacja, że zakończy się w 2023 roku, a patrząc na aktualne zaawansowanie budowy, domyślam się, że jak ktoś się pojawi ponownie za mniej więcej 2 miesiące, to już właściwie będziemy się zbliżyć do zakończenia tej całej inwestycji, więc niedługo pewnie będziemy już widzieć elementy małej architektury i później już zatrzymujące się pociągi. Możliwe, że nawet w nowym rozkładzie jazdy, który zostanie zaprezentowany we wrześniu. Znaczy we wrześniu już będzie funkcjonalny i będzie się nim można obsługiwać, bo pociągi tak będą funkcjonować. Także tak tutaj wygląda budowa drugiego przystanku, właściwie drugiego miejsca, gdzie można wsiąść do pociągu w Błoniu. Tak wyglądają też całe Błonie i jak widzicie, mimo wszystko odległość pomiędzy tymi dwoma miejscami do wsiadania do pociągu, tymi dwoma peronami, Błonia i Błonie Rokitno, są mimo wszystko całkiem od siebie oddalone, więc to nie jest źle i prędkość przejazdu pomiędzy jednym a drugim odcinkiem będzie całkiem niezła. To było to z tego filmu. Jeśli jakiś materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Na sam koniec mogę powiedzieć, że na odcinku bezpośrednio właśnie do Błonia i od Warszawa Gołąbki trwają teraz też również prace przy montażu ekranów akustycznych wzdłuż całej linii kolejowej. Cześć!